ostatniej uchwale, jaką wysokość, o jaką wysokość kredytu chodzi. Tutaj w uchwale budżetowej była mowa o zaciągnięciu kolejnej pożyczki, w jakiej wysokości i na jaki cel. Widziałem tylko nagłówek, nie doczytałem reszty tejże uchwały. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Szanowni Państwo, to co chcę teraz Państwu przedstawić, oczywiście jest to ciąg dalszy tej mojej takiej sugestii, czyli tych doświadczeń, które doznaję od Pani Przewodniczącej. Pamiętacie, na jednej z sesji była prezentowana prezentacja przez Pana Burmistrza Piotra Hemmerlinga dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Cyklu. Oczywiście obejrzałem tą prezentację, pozwoliłem sobie na ręce Przewodniczącej wystosować pismo. Zwracam się z wnioskiem o ponowne przedstawienie prezentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Cyni, etap 3, 4, 4a, 7 i 8, przez osobę kompetentną w tej sprawie, kierownika budowy pana Piotra Kiecika. Prezentacja omówiona przez burmistrza Piotra Hemmerlinga była tendencyjna, złośliwa i nie uwzględniająca wszystkich faktów mających miejsce w czasie realizacji tej inwestycji. Ponowne przedstawienie tej samej prezentacji przez osobę kierującą tą inwestycją wyjaśni wiele niedomówień, jakie w ostatnim czasie wokół niej powstało. Mam nadzieję, że ta manipulacja wyjdzie na jaw i tym samym zapobiegnie podobnym praktykom w przyszłości. To było moje pismo skierowane do Pani Przewodniczącej. Miałem nadzieję, że oczywiście radni z tym pismem się zaznajomią. Pytam się, czy do Państwa dotarła treść tego pisma? Tak? Nie. Jeśli Pan pozwoli... Pan pozwoli, ja tylko... chwilę. Ja tylko powiem, że każde pismo kierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kcyni jest prezentowane radnym. Nic nie jest zamiatane pod dywan. Ale część radnych mówi, że nie czytało tego pisma, nie zna tej treści. Każde pismo, moje, dysponujemy protokołami. No to proszę bardzo. Trzeba będzie sprawdzić te protokoły. I Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście prezentuje się coś, mówi się o czymś, ale nie ma się oczywiście wiedzy na ten temat. I to była moja sugestia, aby tę samą prezentację tylko omówił Pan kierownik budowy, który dogłębnie zna szczegóły realizacji tego zadania. I zapewniam Państwa, że ta prezentacja zupełnie inaczej by wyglądała, jak przedstawiona przez Pana Piotra Hemmerlinga, który, zaznaczam, nie jest z wykształcenia inżynierem budowlańcem, tylko z wykształcenia jest historykiem, nie umniejszając nikomu. Ale mając takie podstawy, uważam, nie powinno się przedstawiać aspektów technicznych realizacji tej inwestycji. No ale, Szanowni Państwo, wniosek jeden. Powiem jeszcze tylko tyle, że w poprzednich kadencjach były sytuacje bardzo podobne. Były problemy dotyczące mieszkańców gminy, też bardzo podobne jak dzisiaj. Ale nigdy nie było tak, że Pan Przewodniczący Ryszard Hanioszyn nie udzielał głosu w bardzo ważnych sprawach nas dotyczących. Nie było monopolu tylko Rady do decydowania o nas. Odpowiedź Pani Przewodniczącej, odpowiedź do mnie. W związku z wnioskiem Pana z dnia 17 stycznia 2012, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 18 stycznia 2012, w sprawie ponownego przedstawienia prezentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Cyni, etapy, jak wcześniej wskazane, uprzejmie informuję, że brak jest podstaw do pozytywnego rozpatrzenia powyższego wniosku. Jednocześnie informuję, że sesja Rady Miejskiej nie jest miejscem do rozpatrywania indywidualnych wątpliwości każdego mieszkańca gminy Cynia co do sposobu realizacji poszczególnych inwestycji. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja tego nie będę komentował, ale uważam, Pani Przewodnicząca, no nie przystoi tak traktować sprawy ludzi i mojej osoby, która była bezpośrednio związana z realizacją tej inwestycji, która bardzo często jest pomawiana przez Piotra Hemmerlinga o różne dziwne rzeczy na placu budowy. Ja cały czas ten mój wniosek ponawiam. Jeśli będzie taka okazja, to prosiłbym, aby kierownik, który kierował tą inwestycją, mógł tą samą prezentację omówić na sesji, na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, czy Przewodniczący, to ma prawo przerwać Panu wypowiedź, kiedy uzna to za stosowne.
I nie jest tak, że Pan będzie mówił, czy ma ktoś prawo przerwać, czy nie ma prawa. Ma prawo w każdym momencie przerwać Panu wypowiedź, jeśli uzna za stosowne. A Panie Tomaszu, jeszcze jedna taka... Źle się dzieje, że kontra idzie za kontrę, bo tak nie powinno być. Ja myślę, że pora by było wspólnie zastanowić się nad poprawieniem tej trudnej sytuacji w naszej gminie, do której niewątpliwie przez ten okres ostatniej kadencji doszło. Gmina została tak potężnie zadłużona, a dużo nie było. A dużo inwestycji było naprawdę robione szybko i nieprecyzyjnie. Wie Pan doskonale, że tak jest. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa chce? Jeszcze odnośnie tych nakazów, Pani Siwo, otrzymałem odpowiedź. Serdecznie dziękuję, tylko chciałem przypomnieć tym wszystkim sołtysom, że za poprzedniej kadencji to Rada uchwaliła, że my sołtysi mamy taki i taki zakres obowiązków. Ja tutaj się nawet konsultuję z byłą radną i ona mówi, że ona o niczym takim nie wiedziała, to ja nie wiem. Po prostu my nie z nami nie konsultowano, z nami nie rozmawiano, nie omawiano tematu, tylko uchwała krótko i koniec. I ja Wam powiem, że nie chciałbym, żeby to tak się odbywało, żeby po prostu za nas, a wiem, że tak to było praktykowane, bo dzisiaj mamy na przykład chociaż projekt uchwały jest troszeczkę omówiony, przedtem tylko numer uchwały, głos, koniec tematu zamknięty. I ja Wam powiem, i ten zakres obowiązków jest tylko dokoptowany, ale nie mamy dołożone. Ja jestem ciekawy, jak ten zakres obowiązków, to jest uchwała Rady. Akurat dzisiaj nie przyniosłem tego, co ściągnąłem z internetu. I jest to uchwała Rady, co mówi, co my mamy robić dodatkowo. To było w 2008 albo 2009 roku. Ale się dziwię, że na przykład jest tutaj Pani Sołtys i mówi, że ja nie wiem, czy takie coś było. No jeżeli radni nie pamiętają, na czym głosują, a są tym sołtysami, no też Wam powiem, no to coś jest tutaj. Dosłownie dwa zdania, ponieważ sytuacja się zmieniła w tym sensie, że Pan wysłał to moje przemówienie, a Pani Przewodnicząca akurat wyszła, więc zadaję takie pytanie do Pani Przewodniczącej Rady, do szefowi tej Rady, czy ta moja skarga była przedstawiona wszystkim radnym? Wszystkim radnym. Wszystkim radnym na poszczególnych komisjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny. Szanowna Rado, ja tak przysłuchując się dzisiejszej sesji, powiem szczerze, mam wielkie obawy co do funkcjonowania dalszego szkoły w Mycielewie. Wydaje mi się, że chyba tylko czas pokaże, co dalej nastąpi z tą placówką. A taka moja interpelacja, chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że niedawno zrobiliśmy tutaj wypadek śmiertelny w Cyni na ulicy Szubińskiej, na tym słynnym spowolniaczu. Drugi taki spowolniacz jest też przy szkole w Mycielewie. Na etapie budowy drogi miały być te spowolniacze oświetlone. Okazuje się, że one nie są oświetlone i naprawdę no, nie widać ich z daleka, tym bardziej jeszcze, jeżeli jeszcze jest mrok. Także prosiłbym bardzo o dostosowanie do zarządu wojewódzkich pisma o to, aby te spowolniacze były widoczne z daleka. Dziękuję. Bardzo słuszna.